Zdzisław Beksiński znany jest głównie jako twórca niezwykłych obrazów, jednak w początkach swojej kariery artystycznej poświęcał się fotografii. I jeżeli chodzi o fotografię, to spektrum poszukiwań artysty było olbrzymie. Fotografia malarska, potem fotografia kreacyjna i wreszcie fotografia drastyczna. Także jest co oglądać, niezwykle ciekawy zbiór na naszej wystawie. No, wielu krytyków sztuki do tej pory zarzuca Beksińskiemu, dlaczego on odszedł od fotografii i znalazł sobie kolejny etap swojej twórczości, zupełnie inną ścieżkę twórczą. Na wystawie można zobaczyć także fotomontaż komputerowy i grafikę komputerową, którą Zdzisław Beksiński tworzy pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Właściwie w pracowni artysty, można powiedzieć, zawsze na środku stał najnowszy model komputera i wszystkie przystawki, które służyły do realizacji programu Photoshop. Chciał nowoczesny sprzęt wykorzystać na usługi sztuki i właśnie robi to poprzez fotomontaż komputerowy i grafikę komputerową. I na naszej wystawie te prace można również zobaczyć. Niezwykle ciekawa twórczość artysty. Ale wystawie towarzyszą także pokazy filmów dokumentalnych o artyście, gdzie sam artysta mówi, wypowiada się na wiele różnych tematów, niekoniecznie związanych ze sztuką, ale ze sztuką także. Film dokumentalny, który pokazuje rodzinę z innej strony i wypowiedzi krytyków sztuki. Także można przez 3 godziny bez przerwy oglądać ciekawy film o artyście. Oprócz wykładów i pokazów filmów na wystawie można także dosłownie wejść do wnętrza dzieł Zdzisława Beksińskiego. Sam twórca, zamordowany w 2005 roku, nie doczekał niestety takiego rozwoju technologii, aby móc samemu zająć się wirtualną rzeczywistością. Zdzisław Beksiński ponad 20 lat temu wypowiadał się na temat wirtualnej rzeczywistości. Myślę, że gdyby posiadał sprzęt, który pomógłby mu realizować wirtualną rzeczywistość, to na pewno sam dorabiałby przestrzeń do swoich własnych obrazów. A dzisiaj, w dzisiejszych czasach zrobili to młodzi ludzie, prawda, za artystę, ale myślę, że byłby zadowolony, dlatego że to jego malarstwo okresu fantastycznego, nawet tego późnego warszawskiego, jest doskonałe właśnie w tym celu, żeby tę przestrzeń pogłębiać, dlatego że to malarstwo jest niezwykle przestrzenne. I właśnie ten pokaz wirtualnej rzeczywistości wprowadza nas w świat fantastyki i niezwykłej wyobraźni artysty. Wystawa w Hutniku cieszy się dużą popularnością. Odwiedzają ją nie tylko miejscowi. Tak, to jest dla nas ogromne zaskoczenie i wielka radość, że wśród tych zarówno klientów indywidualnych, jak i grupowych pojawiają się osoby spoza Gostynia i nie mówię o tej najbliższej okolicy Gostynia, ale też o takich już dalszych okolicach, bo jeżeli chodzi o grupy zorganizowane, to dosłownie przed chwilą skończył się wykład dla grupy z Grodziska Wielkopolskiego, przyjadą grupy z Leszna i z Leszna nawet chyba 4 grupy mamy, z Kościana, ze Śremu, z Jarocina. To jest wielka radość, że nauczyciele i młodzież pokonują ponad 70 km, jak to jest w przypadku na przykład Grodziska, i przyjeżdżają do Gostynia zobaczyć te wystawy, a okazuje się, że to też przekłada się na taki większy trochę ruch turystyczny w Gostyniu, bo pani opiekunka na przykład grupy z Grodziska chciała zorganizować w Gostyniu cały dzień i też wiem, że pojadą do Muzeum Pana Pedy, coś jeszcze pojadą zobaczyć w Gostyniu, więc to przekłada się też na taki walor turystyczny dla całego Gostynia. W sobotę i niedzielę dla klientów indywidualnych zorganizowane zostaną specjalne pokazy. Ta wystawa ma taką formułę, że klienci indywidualni mogą przyjść, wejść, zobaczyć wystawę w formie tej ekspozycji, która tu jest, oraz pokaz VR, oraz to, co wyświetlamy na ekranie. Natomiast jest też ta formuła wykładów dla grup zorganizowanych, ale nie chcemy, żeby taka formuła była dostępna jedynie dla właśnie grup zorganizowanych. Wszystkie te osoby indywidualne, które chciałyby przyjść i oprócz tego, że zobaczyć wystawę, posłuchać też fantastycznego wykładu na ten temat, zapraszamy w sobotę i w niedzielę na godzinę 18:30. I w cenie 10 zł można zwiedzić wystawę oraz wysłuchać tego naprawdę pasjonującego wykładu, bo mamy tutaj fachowców od tego tematu i bardzo proszę, żeby wszyscy gostyniacy z tego korzystali, bo to jest naprawdę bardzo rzadka okazja.